Cześć. W dzisiejszym odcinku księgowego Q&A Infaktu porozmawiam z Magdą na temat wynajmu mieszkania. Jak to wygląda z punktu widzenia księgowości? Czy należy zakładać pod to działalność gospodarczą? Czy to nie jest konieczne? Serdecznie zapraszam. Hej Magda. Cześć. Wiesz co, przychodzę z kolejnym tematem do Ciebie. Widzę, że temat coraz bardziej popularny i tak naprawdę aktualny przez cały rok, temat wynajmu mieszkania. Wiesz co, wyobraźmy sobie sytuację, że planuję na przykład zakup mieszkania, tak, i z przeznaczeniem na jego wynajem. Wiesz co, o czym powinnam pamiętać, być może jeszcze przed podjęciem tak naprawdę, wiesz, tych konkretnych kroków, jeżeli chodzi o kwestie rozliczeń, co powinnam wziąć pod uwagę? No przede wszystkim powinna się zastanowić, czy będziesz to robić w ramach działalności gospodarczej, czy poza działalnością gospodarczą. To jak zwykle, tutaj poproszę Cię o przybliżenie obu opcji, no i ja wówczas podejmę najlepszą decyzję. To może zacznijmy od tej działalności gospodarczej, skoro jesteś przedsiębiorcą, to zacznijmy od tego tematu. Więc tak, jeżeli chcesz sobie rozliczyć wynajem mieszkania w działalności gospodarczej, to pierwsza rzecz, aktualizacja CEIDG, dopisanie właściwego kodu PKD obejmującego wynajem nieruchomości. Następnie, jak zakupisz mieszkanie, to powinnaś wprowadzić mieszkanie do ewidencji środków trwałych i amortyzować sobie to mieszkanie. Oczywiście, jeżeli kupujesz na rynku pierwotnym, no to mieszkanie najpierw trzeba wykończyć, więc wiadomo, że ono od razu nie jest zdatne, kompletne i zdatne do użytku. Dlatego dopiero w momencie, jak to mieszkanie już będzie wykończone, będzie się nadawać do tego, żeby można było w nim zamieszkać, wtedy wprowadzasz do ewidencji środków trwałych. Natomiast wszystkie wydatki związane z urządzeniem, wykończeniem tego mieszkania powiększają Ci wartość początkową tej nieruchomości, od której będziesz sobie później dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Natomiast ten przychód, który będziesz mieć z wynajmu, będzie przychodem w Twojej działalności gospodarczej. No tak jak już mówiłam, mieszkanie normalnie amortyzujesz, rozliczasz sobie koszty też tego mieszkania, koszty związane z poszukiwaniem najemców na przykład sobie też możesz porozliczać. Co ważne, jeżeli w działalności jesteś VAT-owcem, właśnie, to musisz pamiętać o tym, że wynajem mieszkania na cele mieszkaniowe jest zwolniony z VAT-u. I oczywiście nie możesz odliczać VAT-u. No właśnie. Tak, od wydatków, od nabycia tego mieszkania i wszystkich takich wydatków związanych z tym mieszkaniem nie możesz odliczać VAT-u. No i jeżeli jesteś VAT-owcem, no to wchodzi ci tutaj sprzedaż mieszana, tak? Bo te wydatki, gdzie nie możesz określić, czy to jest do jednego, czy do drugiego, na przykład księgowa, tak? Jeżeli masz do obydwóch źródeł przychodu tutaj dany wydatek, czyli i do wynajmu, i do innych aktywności w ramach tej Twojej działalności, to wtedy musisz sobie rozliczać sprzedaż mieszaną, musisz od wskaźnikiem proporcji rozliczać sobie tutaj VAT od nabycia. Okej, powiedziałaś o VAT-ie, jak wygląda podatek dochodowy? No działalność możesz mieć opodatkowaną albo na zasadach ogólnych, albo podatkiem liniowym. A powiedz proszę, jak wygląda temat tego podatku przy sprzedaży mieszkania? Tutaj z mieszkaniem jest, tak jak już wcześniej chyba rozmawiałyśmy przy którymś odcinku, mieszkanie to jest taki specyficzny środek trwały i sprzedaż tej nieruchomości nie jest przychodem z działalności gospodarczej. Więc jeżeli sprzedajesz mieszkanie, to nie wykazujesz tego jako przychód z działalności. Jest to przychód z innego źródła i to źródło to jest właśnie odpłatne zbycie i tu jest właśnie wchodzić tam prawa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu czy odrębnej własności i z tego tytułu to rozliczamy i patrzymy, czy to ma podlegać opodatkowaniu czy nie, to zależy od tego, ile czasu upłynęło od nabycia tej nieruchomości. Okay. Czyli jeżeli od końca roku, w którym zakupiłaś, nie upłynęło 5 lat, to wtedy sprzedaż jest rozliczana i wykazujemy ją na koniec, jakby po zakończeniu roku podatkowego, w którym dokonaliśmy sprzedaży w PIT-ie 39. Natomiast jeżeli upłynęło więcej niż 5 lat od końca roku, w którym nabyłaś, wtedy już nie rozliczamy i to jest, nie podlega już opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Okej. To rozumiem, że to jest ta opcja, tak przedstawiłyśmy z grubsza najważniejsze elementy, jeżeli chodzi o rozliczanie w ramach działalności. Tak. A powiedz proszę, jak by to wyglądało, gdyby to rozliczać poza działalnością? Jeżeli będziemy rozliczać poza działalnością, to mamy tutaj znowu dwie możliwości opodatkowania. Albo będą tutaj zasady ogólne, czyli skala podatkowa, albo będziemy mieć tutaj możliwość taką dosyć, powiedziałabym, preferencyjnego opodatkowania ryczałtem, 8,5%.
Ale przy ryczałcie nie można rozliczać kosztów. Właśnie. Więc jeżeli tam poczynimy znaczny nakład na to mieszkanie, no to wiadomo, że do kosztów tego nie będziemy sobie mogli zliczyć, to się czasem nie opłaca ten ryczałt. Ryczałt jest, ma sens wtedy, jeżeli na przykład, nie wiem, mieszkałaś w tym mieszkaniu, ono jest urządzone, wykończone, nic tam właściwie nie musisz robić, przeprowadzasz się, zmieniasz miejsce zamieszkania i w tym momencie wynajmujesz gotowe mieszkanie, gdzie już żadnych kosztów dodatkowych nie musisz ponosić. To wtedy ryczałt będzie miał sens. Natomiast przy ryczałcie, co jeszcze ważne, ryczałt został wprowadzony dlatego, żeby taką troszeczkę działalność jakby taką poboczną, taką dodatkową jakby rozliczyć, tak? Bo to było trochę takie usankcjonowanie tego, co i tak rzeczywiście się działo i ludzie nie odprowadzali podatku. Tak więc dlatego został wprowadzony ten ryczałt, żeby tutaj chętnie też można było to jakoś i zalegalizować i odprowadzać ten podatek po preferencyjnych stawkach. Więc tutaj jakby wynajem w ramach ryczałtu nie może mieć też znamion działalności gospodarczej. Czyli ja bym powiedziała, że jeżeli, zgodnie z tym, co interpretacje podatkowe teraz nam mówią, że jeżeli to jest najem krótkoterminowy, czyli komuś wynajmujesz na 2-3 dni mieszkanie i tak cały czas tam szukasz aktywnie tych najemców na tak krótki czas, no to raczej to powinnoś robić w działalności gospodarczej. Poza działalnością jest raczej wtedy, załóżmy, jak na przykład, nie wiem, studentom wynajmujesz, tak? I to jest cały rok tam mieszkają studenci i kolejny rok też mieszkają studenci i cały czas jakby nic tam ci się właściwie nie zmienia. Masz tych najemców tam stałych, nie czynisz jakiejś większej aktywności na pozyskiwanie tych osób, które będą tam u ciebie. Czyli nawet jeżeli to trwa długo, bo powiedzmy wynajmuję to przez rok, to jakby nie ma to takich znamion jak przy wynajmie krótkoterminowym, nie wiem, tam weekendowym, tak, czy coś takiego, tak? Jeżeli chodzi, nie wiem, Airbnb i takie podobnego typu portale. Tak, jeżeli w taki sposób działasz na tych wszystkich takich serwisach, które udostępniają taki możliwość takiego krótkotrwałego wynajmu, to tak naprawdę już trochę sugeruje, że prowadzisz taką działalność, bo już tam w jakiś sposób też o tym myślisz, może pozyskujesz bardziej aktywnie, czy tam może zatrudniasz fotografa, żeby odpowiednie zdjęcia zrobił tym wnętrzom, a może ktoś z jakiejś agencji reklamowej gdzieś tam coś, jakiś ładny opis ci przygotowuje, więc tu już jest bardziej, ma to znamiona takiej trochę działalności gospodarczej, natomiast no, ryczałtem możesz opodatkować wtedy, jak to jest takie twoje dodatkowe źródło dochodu i nie poświęcasz temu powiedzmy za zbyt dużo czasu, tak, ono tam jest, wynajmujesz sobie, masz to mieszkanie, nie chcesz go sprzedawać, trzymasz go jako tam inwestycje środków finansowych, ale też za bardzo tam się nie angażujesz w to, co tam tak naprawdę się będzie działo i jakoś tam, nie wiem, te osoby właśnie na dłuższy czas są u ciebie to mieszkanie wynajmują. Co więcej, tam w tym momencie, jeżeli chodzi o właśnie możliwość wynajmowania ryczałtem, są pewne zamysły, żeby troszeczkę to zmieniać i pojawiła się nowelizacja ustawy o podatku dochodowym. Pojawił się pomysł taki, żeby od stycznia 2018 roku na przykład przyjąć taką górną granicę kwoty przychodów, jakie możesz osiągnąć. Tak, tam pojawiła się kwota 100 tysięcy złotych, że tylko do tej kwoty przychodu można rozliczać się ryczałtem. Tak? Teraz właściwie ostatnio ministerstwo zmieniło zdanie, to bardziej nie będzie, podobno nie będzie tej granicy, tylko może zostanie znowu wprowadzona druga stawka ryczałtu, czyli do określonej kwoty będzie 8,5, a później będzie tam 12,5 na przykład. Więc takie pomysły tam istnieją, dlatego że ludzie często jednak z tego ryczałtu korzystają. Nie zawsze zgodnie z takim zamysłem, jakby to chciało ministerstwo i jak cel został wprowadzony. Natomiast trudno powiedzieć też, w jakim kierunku pójdą interpretacje podatkowe. One są coraz bardziej rygorystyczne, coraz bardziej restrykcyjne i to stanowisko rzeczywiście się zmienia, odchodzi się od tego najmu krótkoterminowego w ramach opodatkowania ryczałtem. Ale rozumiem, że to też jakby taki temat, który dobrze śledzić na bieżąco, tak? Bo mówisz o tym, że być może jakieś zmiany, tak? Więc też, żeby czuwać nad tym, jak te przepisy będą rzeczywiście się zmieniały w tym kontekście, no bo też, żeby były dostosowane do takiej sytuacji tak realnej, tak? Tego, co jest, a widać, że ten temat jest no, coraz bardziej popularny, tak? No przez to, że temat jest popularny, to pewno zmieniły się też interpretacje organów podatkowych, no ale też właśnie nadchodzące, jakby sygnalizowane już pomysły na zmiany w rozliczaniu ryczałtem rzeczywiście są tutaj dosyć istotne i myślę, że jeżeli ktoś planuje wynajmować mieszkanie bądź już wynajmuje, myślę, że powinien śledzić tego typu informacje, żeby zobaczyć, co ewentualnie może się dziać w przyszłości. Bądź przesłać nam jakieś pytania czy komentarze. Z tego, co widzę, tak podsumowując, to tak takim najważniejszą chyba kwestią, Magda, jest to, żeby się zastanowić, czy to robimy w ramach działalności, czy poza nią, prawda? I jakby do tego też i de facto dostosować, tak? W jaki sposób to robimy, do czego też jesteśmy zobowiązani.
Tak, dokładnie tak. Powinniśmy się zastanowić tak naprawdę, czy nie mamy obowiązku rozliczania tego wynajmu nieruchomości w ramach działalności gospodarczej, a nie poza nią. Rozumiem. Bardzo Ci dziękuję jak zwykle za naprawdę sporo takich praktycznych, tak, porad. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za uwagę. Jeżeli mielibyście jakiekolwiek pytania czy wątpliwości, bądź zastanawiacie się nad wynajmem mieszkania, czy to zrobić w ramach działalności, czy poza nią, czy jesteście może do tego zobowiązani, zachęcamy do pozostawiania pytań i komentarzy. I do zobaczenia wkrótce.